Niespełna tydzień oczekiwania, ekscytacji meczem z Wisłą, 45 minut optymizmu, myślę. No a potem wydarzyło się to, co wydarza się niestety dość regularnie w tym sezonie na Stadionie Miejskim w Gdyni. 9 minut wystarczyło, żeby Wisła odwróciła losy meczu i wygrała z Arką 3-1. Dziś będziemy analizować, dziś będziemy wyciągać wnioski z tego wydarzenia, a z nami w studiu tagowany Krzysztof Paciorek. Dzień dobry, kłaniam się. Na łączach Tomek Niko Król. Dzień dobry. Ja się nazywam Łukasz Jesionowski, zapraszamy na nowy odcinek. Jak do tego doszło? Odpowiedź nie wiem, nie jest akceptowalna, że kolejny raz w tym sezonie Arka nie radzi sobie w Gdyni, kolejny raz w tym sezonie przegrywa, przypomnijmy, jedynie 2 zwycięstwa na 10 spotkań w tym sezonie na Stadionie Miejskim w Gdyni. Myślę, że po pierwszych 45 minutach, tak jak wspominałem, były powody do optymizmu, bo Arka wyglądała lepiej chociażby w porównaniu z tym meczem w Sosnowcu i była właściwie pełna kontrola nad spotkaniem i były jakieś tam sytuacje. Był przede wszystkim gol Dawida Gojnego, bardzo ładny, z rzutu wolnego. No a potem się to wszystko posypało. Z czego to wynika? Czy po tych kilku dniach, kiedy już troszeczkę emocje przynajmniej opadły, znajdujecie jakieś wytłumaczenie dla tego, co się wydarzyło w sobotni wieczór w Gdyni? Ty zacznij, Niko. Dobrze, okej. Okay. Znaczy, to właśnie Łukasz nie akceptuje odmowy wyjaśnienia albo stwierdzenia, że nie wiem, ale kurczę, naprawdę, no trudno znaleźć tutaj jednoznaczną odpowiedź, bo oczywiście ja uważam i ciągle się czepiam jednej rzeczy, ja nie wiem, oni mają problemy z koncentracją, mówiąc krótko. Nasi zawodnicy mają wyraźne problemy z koncentracją, bo nie pierwszy raz potrafią poprowadzić grę, wygląda to całkiem efektownie i nagle jeden jakiś głupi błąd, który się zdarza, będąc elementem piłki nożnej, powoduje, że po prostu to wszystko ulega upadkowi. To jest jedna wielka ruina i tak to wyglądało właśnie w meczu z Wisłą, gdzie no mieliśmy przewagę i graliśmy fajnie, szukaliśmy pozycji, był ruch, tak, wyjście do piłki, wymiana podań. Wyglądało to bardzo fajnie i nagle jakiś jeden babol, drugi, trzeci, no i jest pozamiatany, nawet już nie staramy się grać tak ładnie, jak w pierwszej połowie. No nie wiem, dla mnie to są takie proste odpowiedzi, albo może popularne, że to tu potrzebny jest psycholog, zresztą tam podobno ktoś o takim profilu się kręci. No nie mam pojęcia, nie wiem o co tu chodzi. Jest to jakaś klątwa, powiedzmy sobie szczerze, z takimi wynikami domowymi, to my nie mamy czego szukać w walce o awans, no przynajmniej moim zdaniem. Ja sam ciągle nie wiem, jak do tego doszło. Dzisiaj się wdałem w jakąś tam dyskusję na Twitterze, bo mi trochę zawory mi puściły. Ale no nie wiem, no to oglądaliśmy mecz z Łukaszem, razem siedzieliśmy na trybunach i nawet tak rozmawialiśmy, że kurczę, no dobrze grają, są lepsi piłkarsko, przecież to Wisła to była ogórkowa zupa naprawdę, tam się nic nie działo. Strzeliśmy bramkę na 1-0 i w przerwie jeszcze właśnie rozmawiałem z Łukaszem, też to zatweetowałem, że dobrze by było teraz dobić, no i przede wszystkim się nie samo okaleczyć, a my dokładnie po przerwie po prostu bierzemy, nie wiem, no żyletkę do ręki i sami sobie krzywdę robimy. Ja nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Oczywiście brak koncentracji chyba jest tutaj no, jedną z kilku odpowiedzi, bo to ewidentnie wygląda właśnie, że gramy dobry mecz i nagle się zaczynają jakieś indywidualne błędy, nieporozumienia, ktoś się zatrzyma, ktoś spojrzy na kogoś wymownie, jakby nie wiedział, co ma robić. No nie wiem, Mileś, który gra naprawdę bardzo dobry mecz, dostaje piłkę od Marciana albo Drymaniaka, już nie pamiętam, kiedy był ten faul na 2-1. I ta piłka mu podskakuje, nie wiem, czy to kwestia czy to była wina Murawy, czy dekoncentracji, błędu technicznego w przyjęciu, no ale piłka idzie w górę, skok do głowy, faul, dośrodkowanie i jest bramka, a po prostu nasz blok obronny stoi. Tak samo to było przy pierwszej bramce, nie pamiętam już, tam przy jednej z bramek też, zamiast piłkę łapać czy wybijać, gdzieś do boku ona leci, tam znowu. Przy drugim golu był stały fragment, przy pierwszym to było przerzucenie z prawej i dośrodkowanie. No, przy drugim. Tak, przy drugim był. No i potem trzecia bramka, to w zasadzie Muński zrobił tym, czym postraszył w pierwszej połowie. Pierwszy celny strzał Wisły, to było dokładnie piła za plecy Rymaniaka. No wiadomo, Mateusz, szybszy zawodnik, wtedy po prostu uderzył w krótki ruch i było to łatwiejsze uderzenie do obrony przez bramkarza, a w drugiej połowie już się nie pomylił i zrobił to, co robił już w Arce kiedyś wcześniej. Co więcej, jeszcze wcześniej miał jeszcze jedną sytuację, gdzie tam między nogami strzelił i tak, Daniel Kajzer bronił, więc właściwie to było... No, też jak Młynek zdobywał, trzecia sytuacja. Młynek zdobywał bramki dla Arki, no to też mniej więcej był w ten sposób, gdzie leci po skrzydle, zawija lekko do środka i po długim strzela.
Ale właśnie bardzo dobra uwaga. Fajnie, Pacio, że to zauważyłeś, bo też się nad tym zastanawiałem przed dzisiejszym nagraniem, że właśnie ta gra w pierwszej połowie wyglądała bardzo dobrze. No bo nie będziemy zakłamywać rzeczywistości, wyglądało to fajnie. Ale kurczę, ja nie wiem, czy piłkarze, czy też i trener nie dostrzegają pewnych ostrzeżeń, bo właśnie były akurat po stronie Rymaniaka te ostrzeżenia. Na szczęście jeszcze dla Wisły to były nieudane akcje, bo tam raz piłka poszła za mocno. No w Sosnowcu były te ostrzeżenia, ale wtedy Bartek się świetnie wybronił w ofensywie i zrobił nam punkty, więc... Ale no wiadomo, że te mankamenty w defensywie nie znikną. I kiedy pojawi się lepsza drużyna, może być kłopot, albo chociażby lepszy zawodnik grający na Rymaniaka. No tak, no Arka jest jak chciałem powiedzieć, jak Rymarka, no ja Rymaniak. Czyli potrafimy zagrać fajną akcję z przodu, tak jak w Sosnowcu, gdzie słusznie zresztą Rymaniak był chwalony, a potem no zagrać, no może nie katastrofalnie, ale ogólnie efekt końcowy był katastrofalny, jak właśnie z Wisłą, gdzie no zresztą tak już tutaj Krzysiek wymieniał i słusznie trafnie, bo Rymaniak... Wina jest przy każdym straconym golu Rymaniaka, nie tylko jego, ale jego... No tak, bo też przy dwóch bramkach Kapani nie pomógł. Tak. Wysoki zawodnik, który ma bronić stałe fragmenty gry przeciwnika. Właśnie to jego wzrost i gra głową mają być przewagą, a on no tam raczej się za bardzo od ziemi nie odbija nawet. To jest takie markowanie w obronie. I to jest kwestia tego, czy on nie wiedział, co ma robić, czy... No, czy nie zapamiętał ustaleń, czy błąd komunikacji defensorów. No tego nie wiem. Tutaj sobie gdybam i wymyślam na poczekaniu, jakie mogą być przyczyny tego zachowania przy dwóch bramkach, przy dwóch środkowaniach. No. Tym bardziej, że nie wiem, czy patrzyliście statystyki, bo to jest dosyć ciekawe, właśnie w Sosnowcu Zagłębie prawie 60% posiadania, oczywiście statystyki często przekłamują rzeczywistość, 60% posiadania piłki, no strzału, bo mniej więcej tyle samo, natomiast z Wisłą no, mieliśmy 60% posiadania piłki, strzałów chyba bodajże 15, Wisła 7 albo 8, a do tego jeszcze taka ciekawa rzecz, mieliśmy aż 7 strzałów zablokowanych. Tak. To z jednej strony świadczy fajnie, że próby, tak, uderzeń, taka chęć grania ofensywnego, chwała za to, ale tak jak ja się przyglądałem, no, będąc na stadionie, to wiele tych strzałów, wiesz co było w drugiej połowie, kiedy już nam nie szło i wiesz co, zaczęła się panika. Wiecie w ogóle co? Brakowało... Zaczęło się pchanie w obrońców, ja wiem, że Wisła zagęściła, ale nie próbowaliśmy już wymieniać tych podań, tylko pchanie się i no, strzelanie po nogach, gdzie było wiadomo, że tam nie ma miejsca na oddanie strzału. Stąd może też te 7 zablokowanych strzałów, które też ładnie w statystykach wygląda. Mi w ogóle brakowało strzałów z dystansu w tym meczu i ja wiem, że było gęsto przed 16 i tam ciężko było się przebić, albo no, próby mogłyby być blokowane, ale i to też grozi wtedy przebitką i kontrą w drugą stronę, ale no nie było tych prób tak naprawdę. W pierwszej połowie zwracaliśmy na to uwagę, jak rozmawialiśmy w trakcie meczu, że właśnie ta murawa też nie pomaga gdzieś tam w technicznych zagraniach po ziemi, w przyjęciu piłki, ale też warto by było właśnie spróbować, trochę tego brakowało i też decyzje, wiadomo, łatwość teraz mówi z perspektywy czasu, mogły być lepsze, bo Omran Hajdarek, gdy miał gorszą sytuację, próbował strzelać, a potem, gdy wydawało się, że miał lepszą, to na przykład podawał do Karola Czubaka, z czego i tak wyszedł dosyć groźny strzał, ale mimo wszystko. I też dużo pecha mieliśmy, bo no, Karol znowu ma taką lekką blokadę i strzały, które normalnie by weszły w bramkę, no gdzieś tam mijają milimetry. Widać te frustracje w sumie było u ofensywnych zawodników, bo ten mecz równie dobrze mógł skończyć wynikiem 3-3, no, albo nawet i 4-3, tylko dokładnie, to jest coś, czego mi zabrakło po stracie tej drugiej bramki, że myśmy nie ruszyli na Wisłę jakoś frontalnie i nie było tej złości i w tym momencie tutaj przydałoby się to nawet, no to... Upraszczając, jeżdżenie na dupie, skakanie im do gardeł. Ja wiem, że sędzia był taki, który raczej no, trzyma mecz w ryzach, ale no, nie było tej złości, po prostu takiej pierwotnej sportowej piłkarskiej złości, gdzie kurczę, no, przegrywamy 2-1, chociaż jesteśmy lepsi. No. Tak, oni tacy byli rozkojarzeni. Tak po prostu, wiesz co, jak są, nie wiem, dzieci w przedszkolu, nie wiem, z ADHD i trudno, żeby usiedziały 3 minuty przy stoliku, no oczywiście nie kazałem na czym siadać przy stoliku, ale były to wyraźne takie problemy z koncentracją, brak kogoś, kto by chwycił to po prostu wszystko za łeb takiego sobiego, no nie ma też tutaj, jest problem, ale my już na ten temat rozmawialiśmy parę razy, że kurczę, no to nie jest żadno jakiś tam, nie wiem, kamyczek do ogródka Marcjanika, ale brak osoby, która by chwyciła w ogóle paradoks, tę drużynę w kryzysowym momencie. Taki mały paradoks Arki, tej nowej Arki, tego projektu już 3-letniego jest taki, że myślę, że mamy piłkarzy, takich jakich piłkarsko wcześniej moglibyśmy sobie pomarzyć, nawet w tych sezonach, kiedy biliśmy się o powrót do Ekstraklasy, no bo takiego Huberta Adamczyka, Karola Czubaka, który by sobie poradził
prawie w topowych klubach ekstraklasy i możecie się ze mnie śmiać, ale no, mało jest zawodników w takich parametrach, przy takich umiejętnościach technicznych jeszcze. Mamy kurczę Omrana Hederego. No, kiedy mieliśmy tak przebojowego, widowiskowego i skutecznego zawodnika? Rzadko nam przytrafali zawodnicy, którzy strzelali po około 10 bramek. Znowu, że ma potencjał na granie w ekstraklasie. I w tym momencie, kiedy mamy piłkarzy teoretycznie lepszych, no nie ma tej iskry na boisku, która była za drużyn, które pamiętamy i będziemy pamiętać przez długi czas. Czyli nie wiem, czy za Grzegorza Jęcińskiego, czy za Leszka Jerzyńskiego nawet. No i po prostu jak potrafiliśmy bić faworytów, potrafiliśmy no, nie przegrywać takich ważnych meczów, albo przynajmniej sprawiać niespodzianki, a tutaj albo odwracać jakoś los meczów, a tutaj dostajemy dwa strzały z niczego, jest jeszcze przy 1-3, było 25 minut do końca, a Wisła, no wiadomo, masz 3-1, no to pewniej się bronisz i to my jesteśmy pod ścianą, ale zabrakło mi właśnie tego, nie wiem, frontalnego ataku, czy takiego szaleństwa, no żeby, dobra, no przegrywamy 1-3, czy przegramy 1-4, jak się odsłonimy, to nie będzie jakiejś większej draki. Znaczy, no. Próby były, ale bardzo chaotyczne, no, brakło trochę właśnie takiej, mam wrażenie, chłodniejszej głowy, żeby jednak spróbować pograć piłką, a my po prostu słanialiśmy się, często używa się tych bokserskich porównań, że ktoś dostał pierwszy cios i słania i wtedy rywal próbuje dobić, no i my dostaliśmy trzy takie ciosy i potem już się nie podnieśliśmy, mimo że te okazje były jeszcze słupek Mateusza Żebrowskiego w końcówce, ale wracając do tego, o czym wspomnieliście, o tej atmosferze, ja mam wrażenie, że to często bywa przeceniane, ale rzeczywiście, no my mamy to doświadczenie z lat powiedzmy 2015-18, gdzie często nie domagaliśmy na boisku, może nie było rzeczywiście zawodników o takiej jakości, ale jednak byli zawodnicy, którzy tworzyli taki zgrany team i nawet nie tylko ci związani z Arką i z Gdynią, ale ci, którzy przychodzili, to po pewnym czasie też stanowili siłę tego zespołu, także mentalnie. A teraz mam wrażenie w obecnej drużynie, to tak patrząc po wydarzeniach boiskowych, to chyba najbardziej zmotywowany jest Janusz Gol, który przyszedł pół roku temu i on wygląda na takiego prawdziwego lidera. On najwięcej tam dyskutuje, on najwięcej szarpie i zawsze stara się coś zrobić, jak nie idzie, no ale trochę brakuje innych zawodników, którzy poszliby w jego ślady. Także tych, którzy są tutaj dłużej i mają na przykład wyższe funkcje w drużynie. Po prostu nie chciał z pozycji takiego typowego kibica piłkarskiego lokalnej drużyny, nie chciałbym za parę lat wspominać takich piłkarzy jak Adamczyk, Czubak czy Hajdary, jak przez mgłę, no byli tu, ale z czego ich zapamiętasz? No, z tego, że przegrali trzy razy walkę o awans i to w taki sposób dosyć kontrowersyjny, bo nie można odmówić tej drużynie wyjściowej 11 piłkarskich umiejętności, za cholerę, ale nie wiem, na czym polega ten problem, że po prostu w kluczowych momentach nasza drużyna pęka. I w meczach u siebie, no, gdzie ten stadion był dla nas zawsze atutem. Czy trudno mówić o presji. Przyjeżdżała tu mistrzowska Legia, przyjeżdżał tu Lech, no, dostawali, wyjeżdżali bez punktów i to też nawet nie były już tak wielkie niespodzianki w pewnym momencie, bo wiadomo było, że w Gdyni jest ciężko każdemu wygrać. A teraz no, przyjeżdża dobrze opakowana zupa ogórkowa i przegrywamy 1-3. No tak, i trudno mówić to o presji stadionu, no bo wiadomo, że jak ta nasza Arka gra, tak gra i frekwencja przed meczem z Wisłą na tych gdyńskich ostatnich meczach poprzedniej rundy nie była najlepsza, także trudno to było, można było jakiejś presji wywierane na piłkarza, bo po prostu kibiców nie było za dużo, powiedzmy sobie szczerze. Teraz pojawiło się ich więcej, może i pojawiła się presja, no na końcu meczu była depresja, co niestety bardzo często w Gdyni się pojawia po meczach Arki, no to już wiemy. Zresztą ciekawy też temat, ja dzisiaj tak kurczę wyciągam, jakbym robił wywiad od Paciora, że czy Pacior coś wspomniał o Murawie. Oczywiście no Arka nie jest Barceloną i nie będziemy tłumaczyć w ogóle fańków Murawą, ale to taka ciekawostka, bo po raz kolejny z tą Murawą gdyńską jest problem, no ja tam z kolegą sobie robiłem takie małe żarciki, że no miasto wycofało z trochę autobusów z obiegu i chyba też chce Murawę na stadionie wycofać już do końca z obiegu ze względów oszczędnościowych. No oczywiście mówię, to nie ma wpływu na wynik, bo to nie są jakieś super gwiazdy, no ale ta Murawa też tak na marginesie wygląda bardzo słabo. Znaczy Murawa w Gdyni jest dobra od sierpnia tak do końca września, myślę. Tak, nie wiem, okres wegetacji taki, no tak. Nie, no może tak od czerwca do... Ale wtedy się nie gra. No tak. Od maja. No, i dlatego dobrze wygląda, wiesz. No. Nie jest do grania. Nie, no to nie był główny powód. Nie ma co mówić, że tak, no, ale na pewno nie pomagała ta Murawa i to było widać, zwłaszcza w pierwszej połowie. Parę razy próbowaliśmy jednak tych bardziej koronkowych akcji i to było na plus, naprawdę zwłaszcza w porównaniu
z tym, jak to wyglądało w Sosnowcu. No ale, ale no, utrudniała Morawa zdecydowanie. Wrzuciłem wczoraj na Twittera takie statystyki dotyczące tych ostatnich spotkań od czasu, kiedy Arka ostatnio zachowała czyste konto, bo myślę, że to jest jakiś taki wzór, na który moglibyśmy spojrzeć, bo 4 września ubiegłego roku w meczu z GKS-em Tychy zwycięstwo pamiętne 5-0. Od tamtego momentu 11 spotkań bez czystego konta z rzędu, w czym też 7 razy Arka jako pierwsza strzelała gola. I bilans tych spotkań to 1 wygrana, 2 remisy i 4 porażki, więc Arka strzelająca jako pierwsza tak naprawdę robi sobie pod górkę i potem nie potrafi zwykle tego prowadzenia utrzymać. I to jest właśnie taki wzór, który się też powtarza, bo mecz z Wisłą, prowadzenie jednobramkowe, ale jak sobie przypomnimy chociażby spotkanie z Chorobrym, tam było 3-1 dla Arki. W pewnym momencie skończyło się 3-4 i w ogóle właśnie w tym okresie wymienionym przeze mnie najwięcej goli traciliśmy właśnie z Chorobrym i z Wisłą, z Chorobrym 4, z Wisłą Kraków 3 i z ŁKS-em też 3. To są niesamowite ilości straconych bramek. I we wszystkich tych 3 spotkaniach prowadziliśmy. Wychodziliśmy na prowadzenie, strzelaliśmy jako pierwsi bramkę. Więc no to jest dosyć niebywałe. Może bierzemy udział w jakimś challenge'u i nie wiemy o tym po prostu. Przynajmniej my nie wiemy, że piłkarze biorą udział. No. Tak, no ciężko powiedzieć, czy dochodzi tu do jakiegoś rozprężenia, na zasadzie prowadzimy. Byliśmy razie przyzwyczajeni do tego, że jak prowadzimy, to właśnie się cofamy przez lata, tak? I potem czekamy jak na wyrok. A tutaj jedna rzecz to jest właśnie ten cały bilans. Druga jest taka, że tak, w trakcie tych 11 spotkań straciliśmy aż 23 gole łącznie, więc wychodzi ponad 2 bramki na mecz, więc ewidentnie te problemy w defensywie, o których mówimy już od dawna, no dalej są aktualne i tutaj podczas spotkania z Wisłą też to było widać. No tak, to prawda. Myślałem, że to będzie taki mecz założycielski drużyny Hermesa. Drugie zwycięstwo na wiosnę z takim solidnym, odwiecznym rywalem Arki, więc też przełamanie tej pasy, na niekorzystnej pasy na własnym boisku. A no, został duży niesmak po tym meczu i no mówię, z jednej strony chciałby każdy kibic się przejechać po drużynie, A patrzysz, no i masz strasznie, po prostu jesteś skonfundowany po tym, no bo naprawdę solidne 45 minut, takie, gdzie no nic nie zapowiadało katastrofy. A potem, potem po prostu tam ile, 10-15 minut i jesteśmy na łopatach. 10 minut, właściwie no, niespełna. 10 minut i sami prowokujemy, sami dajemy te bramki, bo gdyby Wisła gdzieś tam rzeczywiście osiągnęła przewagę, zaczęła tworzyć klarowne sytuacje, no to były 3 dośrodkowania, daję z Łukaszem, oglądaliśmy skrót z Resowią. To samo po prostu grane było, tak? Mniej więcej z podobnych schematów bramki padały. No tak, tylko wiesz co, bo ja rozmawiałem z jednym z piłkarzy ŁKS-u i on z ostatnich meczów ze Skrą Częstochowa to po prostu stwierdził, no szczerze, byli miaszczeni. Ciekawe z którym. No, to ciekawe. Nie chciałbym się przedstawić, wiesz, on zawsze anonimowo ze mną się kontaktuje. Nie wiedziałem, że Pirulo tak dobrze po polsku mówi. To dokładnie, ja nie wiedziałem, że tak dobrze po hiszpańsku, wiesz. Ale słuchaj, i generalnie sam przyznał, no byli miaszczeni, ale po prostu chodzi o wynik. I też na przykład nie jest w stanie wytłumaczyć, jak to się stało i na pewno piłkarze skryje, jak to się stało, że przegrali. Więc pardon, oni grają raczej trochę inne cele niż my. No ale właśnie o to chodzi. No pierwsza liga, ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc, co teraz wyciągnąłem na potrzeby dzisiejszego nagrania trochę statystyk Sosnowca, ale już nie pamiętam, jak byliśmy Sosnowcy, już tego nie przeżywam. Jeszcze pamiętam, że zagraliśmy fajnie w Kryszypowie z Wisłą, ale za 2-3 tygodnie już też mało kto będzie o tym pamiętał. I będą miały znaczenie najbliższe wyniki. Najbliższe wyniki, nawet nie styl. Oczywiście, że chcę, żeby był styl, idealnie to jest mieć i punkty i styl. No ale kurczę, przede wszystkim, to ostatnio była taka dyskusja w kontekście prezentacji, tak? Najważniejsze są efekty. Efekty jest cel stawiony przed drużyną, cel postawiony bodajże po raz trzeci. No i jak na razie, no trudno jeszcze zaraz obywać ręce, no ale nie wygląda to. Najlepiej, żeby ten cel miał być zrealizowany. Czy uważacie, że po tych 2 spotkaniach już można mówić o wpływie Hermesa na drużynę i że ta drużyna wygląda inaczej za Ryszarda Tarasiewicza? Bo na naszym ukochanym Twitterze wczoraj wieczorem przeczytałem taką opinię, że już ja można uważam, zauważyć pewne zmiany. Ja uważam, że nie. Bo to nagle to nie jest tak, to nie wiem, Hermes Pato zgrył Amerykę, kazał piłkarzom trochę szybciej się poruszać i wymieniać szybciej piłkę, co faktycznie fragmentami można było w meczu z Wisłą w Hierszypowie zobaczyć. No to nie jest dla mnie jeszcze takie, od tutaj nie dał im jeszcze tych swoich bucików ze skrzydełkami podróżnych.
po prostu, no, wiesz co, mi się wydaje, że my bardziej chcemy, tak? My, ja nie mówię, że ty, ja, Pacio, ale ogólnie jako kibice. Zawsze zmiana trenera, to szukamy tych pozytywów, innego stylu. No nie wiem, ja jeszcze tego przynajmniej nie widziałem. A widzę to samo, co było za Tarasiewicza, czyli to, o czym wspominaliście, czyli takie właśnie, taka postawa w Gdyni, brak koncentracji. To ciągle jest, fatalna postawa w defensywie. No do tego jeszcze na razie, no, nie moc Krola Czubaka. No nie, ja nie widzę wielkich różnic i... No może różnica jest taka, że Martin Dobrotka usiadł na ławce, a był to etatowy stoper. I no tak to co, no przepychamy mecz na wyjeździe, gdzie do końca nie zasługujemy na to zwycięstwo, a dostajemy w łeb w meczu, gdzie powinniśmy wygrać i prowadzimy grę przez połowę meczu i w zasadzie no, widać, kto tam, że piłkarsko byliśmy lepszą drużyną. No, czyli się nie zmieniło za wiele, bo zmiana była po to, żeby lepszy był wynik, żeby był efekt pozytywny, a jest bez zmian. Ale no oczywiście to nie jest jakiś atak na trenera Hermesa, no szyje z tego, co ma i tak naprawdę go rozliczymy na końcu i on też wie, że pozytywne bądź negatywne rozliczenie jego pracy w Gdyni będzie tak naprawdę determinowane, czy awansujemy, czy nie. No moim zdaniem albo zmierzy boków, albo no zostanie wyniesiony na Olimp. Tak, zobaczymy. No moim restauracji zdaniem... Olimp już nie ma. No, tak. Rozebrane już dawno. Jest, ale nie ma. Bywa właścicieli. O. Znaczy też są. Ja jeszcze piłem do tego starego Olimpu. Tego starego Olimpu tam, wiesz, tego azbestowego. A ja myślę, że jest jednak po prostu zbyt wcześnie, że to jest takie trochę życzeniowe myślenie, może na zasadzie bardziej sympatii, antypatii w stosunku do poprzednich trenerów ewentualnie, bo myślę, że ciężko coś mówić po tak długiej przerwie i po dwóch pierwszych spotkaniach. Materiał ludzki jest właściwie ten sam, niewiele się zmieniło, więc ciężko tutaj się spodziewać jakiejś diametralnej zmiany, ale no myślę, że bazując na tym, co zobaczyliśmy w meczu z Wisłą, zwłaszcza w pierwszych 45 minutach, no to dołożenie większej skuteczności będzie kluczem, no i jakimś cudem, nie wiem, uszczelnienie tej defensywy, bo naprawdę ta liczba traconych goli, myślę, że no wiele trudniej się gra, jak tracisz średnio dwie bramki na mecz, myślę, że o wiele trudniej wtedy jest odrabiać i myśleć o pozytywnym wyniku. W przypadku zwycięstwa z Wisłą 1-0 chociażby, Arka byłaby dziś na trzecim miejscu w tabeli ze stratą 4 punktów do drugiego ruchu i 7 do ŁKS-u, a w tej chwili mamy 7 punktów do ruchu i 10 do ŁKS-u, więc ta sytuacja się dosyć mocno już skomplikowała. Jeszcze jest sporo grania, no ale mimo wszystko myślę, że będzie ciężko. Pojawił się taki pomysł na Twitterze, w ogóle dzięki za Waszą aktywność. Na profilu otagowani zapytaliśmy Was o wrażenia po meczu z Wisłą i padł taki pomysł, że trzeba celować w 6 miejsce, baraż na wyjeździe, no i wtedy kosimy wszystkich i wchodzimy do Ekstraklasy. No i na to. Nie jesteśmy chrobry, aż to chrobry i tak nie awansował. Brzmi nieźle, jeżeli by to pasowało, metoda. Jeżeli pasowałoby to do naszego schematu z ostatnich 2 lat, to czemu nie? No byle tak, byle nie grać u siebie. Drugi pomysł, też w odniesieniu do tych statystyk, o których mówiłem, bo w tej serii też 4 razy Arka jako pierwsza traciła gola i bilans z kolei tych spotkań to 3 wygrane i 1 porażka. Wygrywaliśmy z Ruchem, Chojniczanką i Zagłębiem Sosnowiec, tracąc jako pierwsi bramkę. Traćmy gola po prostu. Tak, pomysł też od naszych słuchaczy. Samobój na zaraz na początku i potem odrabiamy, to nam idzie o wiele lepiej. Wiesz co, nie chcę być złośliwa, ale może Rymaniak by polubił, wiesz co, no może posłuchaj, polubi to nasze nagranie. Nie, bo by się zaraz do nas prokuratora przyczepiła, albo bukmacherzy by się podkleili. Pewnie no, tak. Ale plan nie jest by był. Porozmawiajmy chwilę jeszcze. Ale jeszcze nie piszą, tak? Że zmieniamy trenera, tak? Bo nie czytałem, no, szczerze mówiąc. Nie widziałem. Znaczy zawsze się nazwisko trenera i out pojawia zaraz na początku, bo każdy chce być pierwszy. To jest taka nasza już tradycja, ale no, jeszcze nie zostało to odpowiednio wzmocnione. Jeszcze za wcześnie. Porozmawiamy o kadrze. Wielokrotnie już w tym sezonie rozmawialiśmy o kadrze i w zeszłym też, ale taką też rzeczą charakterystyczną były te zmiany w tym meczu. I to, jak wpłynęły, albo raczej jak nie wpłynęły na obraz spotkania, bo rzeczywiście przegrywając 2 bramkami wpuszczasz najpierw 2, potem kolejnych zawodników i spodziewasz się, że jednak dadzą ten impuls. Czy dały waszym zdaniem w tym meczu? Nie, w ogóle nie dały. I też, no nie chcę być złośliwy. Czasem tak jest, że po prostu no nie idzie. Może to był ten dzień, ale i zmiana stępnia niewiele wniosła. Pojawił się według mnie ten problem, co zwykle, czyli gdzieś tam decyzyjność. Jak trzeba podać, to strzelić, albo zwód za daleko. Starał się jak mógł robić tam wiatru, ale niewiele. Żebro
No ja bardziej Przemka Stolca widziałem z przodu, że się starał. Żebro, no strzał w słupek w ostatniej minucie i fajnie, że właśnie oddał ten strzał, których brakowało. Ale to już był ostatni akcent, tak, te wcześniejsze wszystkie też decyzje, strzały, pójście gdzieś w gąszcz zawodników Wisły. Dribbling, kiedy no nie jest to jego atut numer jeden. No rozumiem, każdy próbował już, no to było takie... W ogóle te zmiany to chyba właśnie było zobrazowanie walenia głową w mur. Co ja odnoszę wrażenie, jakby oni próbowali na alibi. Wiesz, no próbowałem, starałem się, ale że nie było w tym wiary. Nie było właśnie w tym wiary, że kurde, no przecież to jest piłka, to wynik się może zmienić. Nie, znaczy, jak... musimy mieć na to wpływ. Też... Tylko po prostu jakby co, to przecież walczyliśmy. Też pamiętajmy o tym, że jak dostajesz w łeb tyle meczów u siebie i nagle z wyniku 1-0 spadasz na to 1-2, no to już wtedy łydka drży i to jest w piłkarzach. Tak. To jest tak jak każdy piłkarz, który walczy o utrzymanie. I gdzieś tam jest no, w takiej serii porażek, powie ci, że jak tylko dostajesz pierwszą bramę i zaczyna się już jazda, możesz tę blokadę w głowie złapać i rzeczywiście, no to wtedy dochodzi ta presja i stres autentyczny, który się wiąże, stres w zakładzie pracy, no po prostu, bo wykonujesz pracę taką, gdzie wielu obserwatorów masz i co więcej, każdy się zna na tym, co robisz. Urlopów nie damy. No i ja to rozumiem, że jest ta blokada, ale... To też nie było tak, że nie było tych sytuacji, bo i strzał Hajderego obroniony przez Biegańskiego i strzał Karola Czubaka nad poprzeczką niewiele. No, ta pani też tam lewą nogą strzela. I Przemek Stolc też zamykał raz sytuację obroniona, więc było sporo i ten słupek na końcu, więc było tych sytuacji, ale no jednocześnie tak jakoś nie miało się wrażenia, że za chwilę jednak odwrócimy ten mecz. To kurczę, ty bo można przegrywać 3-1 i ty nie stoisz na palcach, stoisz na trybunie, na palcach kolegów. I wiesz, że oni wyrównają po prostu. Niosą cię emocje, a tu tego nie było, kurczę, ja nie wiem jak wy, ale ja tego nie czułem. Nie, doping też, fajnie, często. Ja nie mogę powiedzieć, że oni się obijali, a nie obijali się, właśnie stwarzali sytuację, ale nie było tego takiego, nie chcę przekonać powiedzieć, pierdolnięcia. Wiesz co, ja też tak miałem takie wrażenie, bo z reguły w takich meczach, kiedy Arka przegrywa, ale widać na tej murawie, no dają z siebie tego maksa i próbują za wszelką cenę już wszystkimi środkami odbić się ten wynik, to trybuny to czują instynktownie i ten doping jest na wszystkich trybunach, nawet nie musi być prowadzony z górki, bo on sam powstaje na każdej trybunie, tak jest przynajmniej na torach zawsze. A tutaj siedzieliśmy, oglądaliśmy ten mecz i ja to samo tak... No po prostu nie czułem, że tam się może coś wydarzyć. Liczyłem, że może jeżeli zdobędziemy bramkę kontaktową, to wtedy może dopiero ruszy ten front, ale nie, no gdzieś daleko było mi do optymistycznego końca. No dokładnie. No po trzecim golu zresztą zapadła taka wymowna cisza na całym stadionie, no ale trudno się dziwić, w 9 minut 3 takie ciosy, no to trochę ciężka się atmosfera robi wtedy, wiadomo. Czy zgadzacie się z Matim Michniewiczem, że Arka ma topowych piłkarzy na większości pozycji? Topowych w porównaniu z całą ligą. Poczekaj, sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery... Oj, to już przeszacowałeś. Nie uważam. Powiedziałbym, że pięciu mamy takich topowych. Tak. Pytanie, mówimy... Ja o to też pytałem, czy mówimy o nazwiskach, czy mówimy o formie nie tylko w ostatnich dwóch meczach, ale myślę, że w tej poprzedniej rundzie. O nazwiskach, bo myślę, że o to tutaj chodzi. No to, ale to moim zdaniem to już jest jakby dawno nieaktualne. Jak tak patrzymy, tak, no to ale, generalnie... Ale z reguły się zostawia też, nawet jeżeli... Jaki ma to sens. Nawet jeżeli drużyna lepsza na papierze, jesteś tam w dołku, na niższych miejscach, tak jak Arka czy Wisła, to i tak zawsze te drużyny będą traktowane jako faworyci, bo mają zawodników, którzy na papierze ciągle straszą. I nie patrzy się raczej na ich aktualną formę teraz. No dokładnie. No ale no mam, że Czubak, Hajdary, Milewski, Gol i no myślę, że Gojny to jest to. Ja chciałem powiedzieć, że dla mnie to, jeżeli chodzi akurat o transfery, miałem okazję, no mi się już gra oczywiście, w sensie gry Gojny podobał w Zagłębiu Sosnowiec. Uważam, że ma naprawdę duży potencjał. Zresztą jeżeli chodzi o wypełnianie zadań stricte defensywnych, ale i z przodu, i to nie chodzi tylko o gole i nieźle ułożoną nogę. I nie o Janusza oczywiście. I tak, to akurat pod tym względem ja właśnie nawet bym się ośmielił stwierdzić tu w momencie, że Adaś Marciniak by się nie pogniewał, ale on ostatnio grywał też na środku obrony, że to jest dla mnie no top, jeżeli chodzi o obronę i to był bardzo dobry transfer. Natomiast reszta to uważam, że tak, no, że właśnie tak jak tu mówicie panowie, że to kwestia nazwisk. Nazwiska to piękne, ale nazwiskami to możemy połączyć Arkę sprzed paru lat i nie wiem, że powiem, że nawet będziemy mistrza Polski walczyć, jak połączymy składy z różnych sezonów. No są fajne nazwiska, ale mówię, no nazwiska nie grają, a
nie ma równoczesnej stabilizacji formy. Zresztą to nie jest żadna sensacja, bo tak w wielu drużynach jest. I w każdym razie u nas na pewno nie ma równoczesnej stabilizacji formy wielu piłkarzy, chyba że na niskim poziomie, no to ewentualnie tak. Akurat z tymi nazwiskami, które wymieniłeś, bym się zgodził. Myślałem, że będziesz jechał dalej jeszcze do defensywy, ale generalnie tak, rzeczywiście, bo Karol Czubak w tym sezonie dalej strzela, dalej jest w topowej formie. Omran Hajdary też jest czołowym zawodnikiem ligi, to bez dyskusji, i też stawiałbym na nasz środek pomocy. Mimo wszystko Sebastian Milewski z asystami, Janusz Gol, zwykle czołowy zawodnik w naszych spotkaniach, czy wygrywamy, czy inaczej się to kończy. No i Gojnego rzeczywiście można by jeszcze dokoptować, ale tak poza tym to myślę, a chodzi też o to, że niektórzy tutaj by jednym tchem, mam wrażenie, też wymienili nasz środek obrony, czy nawet bramkę, a to nie do końca już jest moim zdaniem prawda i nie do końca ma zastosowanie, bo rzeczywiście jak spojrzymy właśnie na to, ile goli tracimy, jak wygląda ta postawa Arki w defensywie właściwie od początku sezonu, no to generalnie czasem to wyrażenie, że mamy taki mocny skład na papierze, to jest, mam wrażenie, trochę taki wytrych, natomiast realia są zupełnie, zupełnie inne. Trudno się z tym nie zgodzić. Okej, okay. Przed nami wyjazd do Sandecji Nowy Sącz. Czy możemy w ogóle mieć jakiekolwiek przewidywania? Poza tym, że gramy oczywiście na wyjeździe, to jest zawsze plusem. Jeszcze gramy w niepołomicach, które mi się kojarzą z takimi dosyć solidnymi łomotami. No tak. Możemy sobie dywagować, ale sprawa z prasem, po prostu musimy to wygrać i każdy inny wynik niż nasze zwycięstwo będzie podgrzewał atmosferę i obniżał naszą frekwencję do dramatycznych rozmiarów. No, bo... no ja chciałem tak nawet odważnie powiedzieć, że każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie coraz bardziej zbliżał nas nawet nie do podgrzania atmosfery, tylko właśnie do jej uziemienia, oziębienia. No bo po prostu no, każde stracone punkty oddalają nas również od tej walki do baraży. Ja wiem, że to się mówi, no to nawet szóste miejsce, ta liga jest pokręcona. No dobra, tylko że najbardziej pokręceni to na razie my jesteśmy, szczególnie swoimi domowymi meczami. Także jeżeli już trudnie wygrywamy, żeby to się zmieniło, no to wygrajmy chociaż tam. Tak, tym bardziej, że ta tabela też jest płaska i musimy się trochę też za siebie chyba zacząć oglądać, bo Wisła się zbliżyła na jeden punkt, a dwa punkty za Arką są Starzeszów, GKS i Podbeskidzie Bielsko-Biała. Także tutaj w trakcie jednej kolejki właściwie można wypaść dość daleko. Wiadomo, że to jest jeszcze sporo kolejek do rozegrania. Można to odrobić, ale pytanie, czy to nam się uda, więc to jest taka kwestia na pewno. No tak, no na papierze w ogóle patrząc na nasz terminarz w najbliższych spotkaniach, to są teoretycznie takie mecze, gdzie powinniśmy naprawdę wycisnąć dużo punktów, bo Sandecja na wyjeździe, potem u siebie Resowia i Górnik Łęczna i potem Odra Opole na wyjeździe, więc teoretycznie rywale jak najbardziej do ogrania, natomiast no, realia są jakie są, więc myślę, że no, będziemy musieli walczyć i szarpać te punkty, gdzie się da, jeżeli chcemy pomarzyć chociażby o barażach. No zdecydowanie. Tak, bo tutaj nawet się nic genialnego nie doda, nie wymyśli, a jak słusznie zauważyliście, no kurczę, możemy teraz przed Nowym Sączem rozkminiać taktykę, porównywać składy czy coś, ale... Coś zacząłeś zanikać, Niko. Nie słychać cię. Nie słychać mnie w ogóle? Teraz się dobrze słychać. Słyszycie? Tak, słyszymy to. No polecam im rozwiązywanie sudoku, niech się zaczną ćwiczyć koncentrację przede wszystkim, bo mi się wydaje, że tu jest największy problem gdzieś jednak w tej głowie. No to tak na koniec dużo się mówiło o nowej ofercie jedzeniowej, jedzeniowo-napojowej na Stadionie Miejskim w Gdyni. Dużo nowych punktów, duża różnorodność i tak dalej, więc ja chciałbym wtrącić swoje 3 grosze. Ja chciałbym się wypowiedzieć w superlatywach, ponieważ w jednym z punktów na trybunie Tory, do którego stałem w kolejce, no tak jakby szybkość wydawania napojów sprawiła, że uniknąłem jednego z 3 ciosów, czyli nie zobaczyłem pierwszej bramki dla Wisły i myślę, że to jest pozytyw. Zamiast 3, tylko 2, to zawsze jest coś optymistycznego. No, ja nie jadam podczas meczów, no tylko wodę gazowaną piłem, a że kupiłem ją z pół godziny przed meczem, to zdążyłem zamarznąć razem z wodą, także nie mam zdania na ten temat. Ja z zasady nie stoję w kolejkach, więc no wiadomo, że w przerwie zawsze będzie kolejka. Napiliśmy się z Łukaszem bezalkoholowej IPY, jestem zadowolony. Ale ja ogólnie rzadko kiedy jadam. Rzadko kiedy jadam na meczach. Jak będzie mniejsza kolejka, no coś tam zobaczę, czy coś dla siebie znajdę, ale no więc zobaczymy, jak to będzie się kręciło. No, ja uważam, że każdy sposób podniesienia atrakcyjności dnia meczowego jest okej. Okay, no.
To... Obawiam się, że jednak najbardziej podnosi atrakcyjność dnia meczowego dobre wyniki. Tak, no ale no, jeżeli nie możemy głównego dania dobrze przyrządzić, no to chociaż przystawki niech smakują tym, co już wybierają się na takie spektakle. No wiadomo, wszystko co poprawi jakość opakowania jest fajne, ale to, no, to są didaskalia w tym momencie, bo no, najważniejszy jest wynik pierwszej drużyny, a na takie poprawki też jest czas, też o tym się pisałem, w każdej lidze tak naprawdę, w każdym momencie. Okej, okay. 26 lutego, niedziela, 15, Sandecja, Nowy Sącz, Arka Gdynia, czekamy na to, co się wydarzy. Ja nie wiem, czy ja to czekam. Z dobrym meczu. No trzeba czekać, będąc kibicem Arki, czekać na czasami na wyrok, a czasami na pozytywne zaskoczenie, tym bardziej, że tak. Będziemy to podkreślać do znudzenia. Gramy na wyjeździe. A tam ja myślę, że piłkarze z ciekawością czekają na to, co się wydarzy. Bo czasami też nie wiedzą. Na Murawie oni takie też dla nas po prostu wyjazd to nowy dom. Tak. No nic, to tyle na temat ostatnich wydarzeń. Oby kolejnym razem, w kolejnym tygodniu w bardziej pozytywnych nastrojach. Dajcie znać, co sądzicie na temat tego odcinka. Udostępnijcie to na wszystkich platformach, gdzie macie styczność z tym odcinkiem. Retweetujcie na Twitterze, udostępniajcie na Facebooku, to bardzo pomaga w zasięgach i nas też bardziej motywuje do działania. Także miłego słuchania. My się już z wami żegnamy. Krzysztof Paciorek. Kłaniam się nisko. Tomek Niko Król. Dziękuję bardzo za uwagę. Łukasz Jesionowski. Cześć, do usłyszenia.